Pora pan w każdym elemencie i naprawdę bardzo mi przykro, że przy takiej publiczności, przy takim dopingu zagraliśmy tak słaby mecz, bo to nie powinno się zdarzyć, żeby w dniach z piątku do niedzieli też tak obniżyć poziom swojego grania i to musimy jak najszybciej wyeliminować. To będzie ciężko. Wiemy, że Iran gra bardzo dobrą siatkówkę, z Brazylią grali jak równy z równym, wygrywali z nimi mecze i musimy być skoncentrowani, grać jeszcze lepiej niż tutaj, na pewno niż tutaj, jeszcze lepiej niż w Krakowie, żeby wywieźć tam takie zwycięstwo. Ten wynik dzisiejszy to jest pochodna waszej słabszej gry, czy tego, że Brazylijczycy coraz lepiej sobie radzą, czy obu? No, myślę, że trochę jedno i drugie. No, na pewno gdybyśmy utrzymali ten poziom koncentracji i swoją grę przez dłuższy okres czasu, no, to wyglądało też lepiej, byłoby równo. Brazylia grała dobrze, ale my też potrafimy dobrze grać siatkówkę. No, dzisiaj tego nie pokazaliśmy. No, jak nam się zdarzyło przestój, to zaraz 4 czy 5 punktów. No, taka drużyna jak Brazylia zaraz nabiera wiatru w żagle i pokazała nam dzisiaj, kto był lepszy.